Cześć! Witam wszystkich miłośników starych aparatów i fotografii analogowej. Dzisiaj będzie film o... Tak? Aha. Przepraszam. Cześć. Mam na imię Paweł, tego szkoda fotografia jest fajna. Dzisiaj będzie film o maksymalna jakość w zdjęciach. Było takie kiedyś pytanie od jednego z widzów. Jak uzyskać maksymalną jakość zdjęć? Oczywiście w fotografii aparatem cyfrowym. Prawdziwym aparatem. Takim aparatem. Od czego byśmy raczej uzyskiwanie maksymalnej jakości zdjęć? No pierwsza rzecz od aparatu. Wiadomo, że nasz aparat, który używamy, ma pewne właściwości, raczej dokładnie to jego matryca, ma pewne właściwości, przy których ma najlepszą jakość, najmniejsze ziarno, najlepszą tonalność. Warto zapoznać się ze swoim aparatem, z jego specyfiką, poszukać testów, żeby ustalić, że tak jak prawdę mówiąc, większość aparatów cyfrowych najlepszą jakość uzyskuje przy czułości ISO 100. Najlepszą jakość, co to znaczy? To znaczy, że ma najmniejsze ziarno i ma też najlepszą tonalność, rozpiętość tonalną, jaką może uzyskać. Jeśli będziemy zwiększać czułość, to możemy uzyskać słabsze ziarno albo jakąś kompresję tego ziarna, czyli jakieś tam wyostrzanie, ale też zmniejszać się będzie tonalność. Taka czułość najlepsza nazywa się czułością natywną. Przeważnie. W współczesnych aparatach jest to ISO 100, aczkolwiek niekoniecznie. Przy czym, jeśli to nie jest zawsze najniższa czułość, ponieważ są aparaty, których czułość najniższa jest też czułością sztuczną. Czyli na przykład, nie wiem, Sony Alpha 7 ma też czułość 50 i to nie jest jego natywna, bo jego natywną jest mimo wszystko ISO 100 i on przy ISO 50 uzyskuje takie zdjęcia jak przy ISO 200. To już tak na marginesie, czyli warto się zaznajomić ze swoim aparatem i używać go w tym najlepszej dla niego, dla jego matrycy czułości. Tu jest tak, że oprócz tego wszystkiego jeszcze jest ważne oprogramowanie. Oprogramowanie niestety jest coraz ważniejsze w naszych aparatach i jeśli chce uzyskać maksimum ze swojego aparatu, warto sprawdzić, czy nie ma do niego nowego oprogramowania. Czy nie możemy mu dograć nowszego softu, czy nowszego oprogramowania, ponieważ może się okazać, że on jakieś tam elementy poprawia i można się naprawdę zdziwić, co potrafi zrobić oprogramowanie po zmianie oprogramowania z danym aparatem. Więc pierwsza rzecz, aparat. Druga rzecz, no obiektyw. Tu mówienie o obiektywie, no to można by mówić o tym godzinami. Dobry obiektyw zapewni Ci lepszą jakość zdjęć. Jeśli chcesz uzyskać maksymalnie dobrą jakość zdjęć, musisz używać maksymalnie dobrego obiektywu, na jaki Cię stać. To w tym wypadku to jest Canon serii L, ale zmiennoogniskowy. Przeważnie obiektywy stałoogniskowe mają lepszą jakość niż zmiennoogniskowe, więc jeśli chcesz iść na maks, to pomyśl, czy trzeba obejrzeć testy. Znowu testy. Czy obiektyw stałoogniskowy nie będzie miał lepszej rozdzielczości? To jest kwestia rozdzielczości obiektywu po to, żeby jak najwięcej informacji przekazać do mojej matrycy, która te informacje będzie miała szansę wtedy dopiero zapisać. Jeśli ja przekażę mu, dam obiektyw, który ma słabą rozdzielczość, ma zniekształcenia jeszcze jakieś, to ta informacja, która dojdzie do matrycy, już będzie też zniekształcona i będzie słabsza i nie uzyskamy tej maksymalnej jakości. Ale nawet jeśli wybierzemy sobie jakiś naprawdę dobry obiektyw, to warto się zapoznać z jego testami jeszcze raz, ale sprawdzając, na których przysłonach on uzyskuje tę najlepszą jakość. Ja wiem, że mój obiektyw najlepiej pracuje na przysłonach 5, 6, 8. To są przysłony, przy których on ma najlepszą rozdzielczość i których jak chcę uzyskać naprawdę dobrą jakość, to do takiej przysłony go przymykam. Bardzo rzadko obiektyw... Znaczy, to jest tak, że on jest dobry przy pełnym otwarciu, czyli przy przysłonie 4, ale mimo wszystko jak go przymknę, uzyskam lepiej. Ale to nie jest tak, że jak będę go przymykał, będę miał coraz lepiej. Od pewnego momentu zacznie się znowu obraz pogarszać, jego jakość. Więc to nie jest tak, że ja go, o nie wiem, jak przymknę go do maksa. On ma pewnie z 32 ten obiektyw. Więc zapoznać się z testami obiektywu na jakichś portalach i ustalić sobie, przy jakiej
przysłonie mój obiektyw ma najlepszą jakość, czyli najlepsze odwzorowanie, najmniejsze zniekształcenie, bo jeszcze przy okazji przymykając obiektyw zmniejsza mi się, biorę z środka wtedy ekranu, raczej soczewki, więc zmniejsza mi się wszelkiego rodzaju zniekształcenia, jakieś zaciemnienia w rogach, które się pojawiają, inne zniekształcenia, przymykając przysłonę, to mi się zmienia, więc to też warto zwrócić uwagę. Element, który przy obiektywie już mówiąc, filtr. Jeśli idę na maksa, to zdejmuję filtr. Filtr jest dodatkową soczewką, która ma raczej szybką, nie soczewką. Odwołuję, szybką, która ma chronić mój obiektyw przed uszkodzeniem. Ale ona mimo wszystko nie jest rzeczą bezstratną. To jest tak, że w normalnej fotografii ten filtr, jego zniekształcenia są 0,0 coś tam, ale zawsze są jakieś. W związku z tym bez soczewki, bez filtra ochronnego obiektyw uzyska minimalnie, ale idziemy na maksa, w związku z tym chcemy tego maksa, czyli minimalnie lepszą jakość, więc zdejmuję mu soczewkę. Oczywiście ja zakładam soczewkę z powrotem. Tu część osób, znaczy i dobra, nie część osób. I tu warto też przy okazji, robiąc w jakichś warunkach, gdzie może mi się pojawić światło, które mi zaświeci na soczewkę przed nią, założyć osłonkę przeciwsłoneczną. Jak widać, ja prawie nigdy nie używam osłonek przeciwsłonecznych. Natomiast robiąc zdjęcie na maksymalnej jakości, warto założyć osłonkę przeciwsłoneczną. Stabilizacja w obiektywie. To jest tak, że stabilizacja polega na tym, że lekko drży nam jedna soczewka, która ma zniwelować nasze drżenie rąk i tylko drżenie rąk praktycznie, czyli to, jaki mamy ruch w aparatu. W związku z tym stabilizacja powinna być przy maksymalnej jakości wyłączona, a aparat postawiony na solidnym, porządnym statywie. Nie lekkim, tanim, tylko solidnym i porządnym. Tak jak ten statyw, na którym to stoi, jest solidny i porządny. Niestety solidne i porządne są drogie, ale też statyw solidnie i porządny postawiony trzeba go postawić i jeszcze tak wpasować w ziemię, bo zdarza się tak, jak tu jest troszeczkę piasku, że on mi w pewnym momencie leciutko drgnie, ponieważ nie był wbity w ziemię. Trzeba go wbić w ziemię, żeby on siedział dobrze. Jeszcze do stabilizacji wracając. Zastanawiam się, aczkolwiek nie jest to potwierdzone przeze mnie w żaden sposób doświadczalnie, czy jednak obiektyw bez stabilizacji nie da trochę lepszej jakości niż obiektyw ze stabilizacją, jeśli mówimy już o takim wpływie, ponieważ to jest obiektyw ze stabilizacją. Tamta soczewka jest mimo wszystko zamocowana luźno. Nie wiem, na jakichś gumkach czy sprężynkach. Znaczy, dobra, na elektromagnesach ona się ma trzymać, ale jak nie ma prądu, to na czymś innym musi się trzymać. W tym przytrzymam mu dekielek, filtr. Ten jest sztywny. W tym wszystkie soczewki są wstawione, skręcone i one się nie drgną. Teoretycznie, porównując te dwa obiektywy, ten powinien w ekstremalnych warunkach, czyli laboratoryjnych, dać trochę lepszą jakość. Więc warto się zastanowić, czy jednak do zdjęć na ekstremalnie jakość nie wykorzystać obiektywu, który nie ma stabilizacji po prostu. Czyli jest obiektywem niestabilizowanym. Ok, powiedzmy o sprzęcie. Teraz jeszcze, jeśli mamy bez lusterkowca, nie mamy problemu. Jeśli mamy lustrzankę, warto wyłączyć w nim funkcję wstępnego podnoszenia lustra. Ona robi pyk i nam odchodzi jedno drgnięcie. Jeśli idę jeszcze na maksa i moja aparat ma możliwość migawki elektronicznej, to w tym momencie włączę mu migawkę elektroniczną, jeśli mam taką możliwość uzyskania, ponieważ migawka mechaniczna zawsze też może spowodować jakieś bujnięcie mojego aparatu. Idziemy na maksa. Na maksa cały czas. W związku z tym warto na migawce elektronicznej, zwłaszcza jeśli obiekty przed, tak jak tutaj na przykład ten krajobraz za mną, bardzo fajna taka alejka, brzozy, tam są brzozy, idąca przez las, ona się nie ucieka, w związku z tym nie będę miał tego rolling shootera, czyli że mi się coś przesunie i mi się pochylą elementy, więc migawka elektroniczna sprawdzi się tu w zupełności bardzo dobrze.
A samo w ogóle ustawienie aparatu. Oczywiście pliki RAW. Oczywiście żadnych JPEGów, ponieważ każdy JPEG działa na tej zasadzie, że jeśli mamy tu w plamach słońca, o tam w plamie, czy tam w cieniu, o tu w cieniu, o tu w cieniu, o tu w cieniu mamy jakieś odcienie ciemnego, to on próbuje algorytm optymalizacji plików JPEG próbuje dopasować je do siebie i je pogrupować w kilka sztuk. Po to, żeby ten plik był mniejszy w zapisie. I nawet jeśli mam JPEGa 100%, to on mimo wszystko jakieś tam prace wykonuje. To, ta praca jest dla mnie niezauważalna na oko. Ja nie zauważę, że tu się coś wydarzyło, ale idziemy na maksa. Idziemy na maksa. W związku z tym tylko pliki RAW, które zapisują piksel po pikselu. Piksel po pikselu, wszystkie zapisują ładnie, tak żeby to było właściwie. Dobrze jest włączyć mu samowyzwalacz przy robieniu zdjęcia albo użyć zdalnego wyzwalacza, czy to za pomocą smartfona, czy za pomocą tradycyjnego wężyka spustowego, czy po prostu włączyć mu dwusekundowe opóźnienie, włączyć ptum. To też ograniczy nam pewną możliwość poruszenia zdjęcia. Ostrość. Ustawienie ostrości. Ustawienie ostrości jest bardzo ważne do tego, żeby uzyskać dobre, maksymalnie dobre zdjęcie. To jest jeszcze kwestia tego, czy nam zależy na tym, żeby ta ostrość była bardzo duża, czy mała. Jeśli chcemy bardzo dużą, no to już będziemy musieli użyć dużej przysłony, a to będzie oznaczało, że nam jakość się pogorszy. W związku z tym lepiej jest wybrać elementy, które chcemy, żeby były ostre, ustawić na nie ostrość i ja osobiście robię to w ten sposób, że jak ustawię ostrość, sprawdzę, jeśli mam możliwość powiększenia sobie, tak jak w tym na LiveView mogę sobie powiększyć, to jest lustrzanka, ale mam możliwość powiększenia, a w lustrzankowce wydaje mi się, że wszystkie mają możliwość powiększenia fragmentu, żeby dokładnie ustawić ostrość, wyłączyć automatyczne ustawienie ostrości, czyli autofokus, ustawić ostrość ręczną dokładnie tam, gdzie chcę ją mieć, włączyć, najwyżej sobie zebrę, żeby zobaczyć, jak się rozkłada głębia ostrości, zebra? No, kolorki, które pokazują, które elementy będą w głębi ostrości, jak nie chcę wierzyć na oko, i ustawić to dokładnie ręcznie na statywie. Dobrze. Będzie teraz dobrze. Ekspozycja. No, tu jest rzecz najważniejsza. Do tej pory to były takie elementy, które mówiłem, ale ustawienie ekspozycji jest bardzo, bardzo ważne. Bo jeśli coś będzie za jasne lub za ciemne i zacznę tym ruszać w programie graficznym czy w czasie wywoływania, to każde ruszenie suwaczka powoduje jednak trochę pogorszenie jakości. Więc ja muszę tą ekspozycję ustawić na idealną, idealną. Jeśli nie mam, raczej w tym wypadku nawet jeśli mam wprawę, warto włączyć sobie histogram i zobaczyć na histogramie. Zrobić zdjęcie próbne, obejrzeć, czy mamy cienie, czy mamy światła, jak są naświetlone, w razie czego przesunąć leciutko za pomocą ekspozycji, czyli czasu i przysłony w jedną czy w drugą stronę. Żeby się z tym nie męczyć, to sprawdzić, co on proponuje, czyli co proponuje aparat za przysłonę i czas, na priorytecie przysłony na przykład, ustawić sobie przysłonę, jaki czas, przełączyć się na czysty manual, ustawić to w manualu, bo wtedy powiem tak, aha, ja bym chciał jednak troszeczkę doświetlić cienie, w związku z tym ja troszeczkę mu wydłużę czas, żeby mi się cienie lepiej naświetliły. I robię to już wtedy w manualu, zamiast podać korekcję ekspozycji do tej ekspozycji, bo okaże się, że za chwileczkę mi światło się jakoś mrugnie, coś i mi się przestawi. Manual jest powolny, ale w wielu sytuacjach jest skuteczny do tego, żeby dobre, bardzo dobre zdjęcie o maksymalnej jakości zrobić. W związku z tym manualne ustawienie i ekspozycję i robię zdjęcie i sprawdzam. Tu jest, ale tu jest trochę za jasno. Bo można to zrobić na krzywych, żeby krzywa nam nie dociskała się do jednej czy do drugiej strony, ale jeśli mam czas, a chcę zrobić max, robię próbne zdjęcie. Zawsze się robiło próbne zdjęcie, nawet robiąc dawno, dawno temu, profesjonalni fotografowie, robiąc nawet na negatywach, na filmach, robiąc zdjęcia, robili próbne zdjęcia, używając polaroidów do tego. Zresztą, ja nie, polaroid chyba nie było tego wymyślone, natomiast używali polaroidów, robili polaroidowe zdjęcie.
okej, wszystko jest dobrze, wkładamy prawdziwy negatyw i robimy zdjęcie. Dzisiaj mamy cyfraka, który ma to wszystko w sobie razem zebrane i możemy zrobić próbne zdjęcie, obejrzeć sobie spokojnie cienie, obejrzeć światła, skorygować, sprawdzić, którą stronę byśmy to przesunęli ekspozycję, żeby zrobić idealne zdjęcie. Musimy zrobić idealnie naświetlone zdjęcie i jest to rzecz najważniejsza, na której nie warto oszczędzać czasu. Jeśli mówimy o maksymalnej jakości. On musi mieć maksymalnie dobrze ustawioną ekspozycję. Mamy zdjęcie. Zrobiliśmy. Na samowyzwalaczu. Psztyk. Wow. Sprawdzamy. Jeśli to zdjęcie ma być maksymalnie dobre, to sprawdzamy, czy coś nam się w międzyczasie nie rozjechało. Ostrość, światła, cienie. To jest pierwsza, druga i trzecia rzecz. Sprawdzamy jeszcze raz parametry ekspozycji, czy ta przysłona, którą użyliśmy, to jest właściwa. Jeśli to jest zoom, jeśli to jest zoom 24-105 w tym wypadku, to on nie jest równomiernie dobry na wszystkich swoich ogniskowych. Ja nie pamiętam, na której on jest. On jest w miarę równy, ale jak każdy zoom ma jakąś ogniskową, załóżmy 70, na której jest troszkę lepszy od tych na innych ogniskowych. Są obiektywy, są zoomy, miałem taką Sigmę kiedyś, która wiadomo było, że na długiej ogniskowej jest zdecydowanie lepsza niż na szerokim kącie. Jeśli chciałem uzyskać lepszą jakość, to zawsze ją przekręcałem na minimum 50 albo lepiej 70, a nigdy na 28. Lepiej było odejść i uzyskać i zrobić właściwe zdjęcie na wyższych, znaczy na tych dłuższych ogniskowych, bo wiadomo, bo ja wiedziałem, że ona na tych ogniskowych jest lepsza, co nie oznaczało, że ten sam model wypuszczony wcześniej miał odwrotne działanie, czyli trochę lepiej robił na szerszym kącie niż na długim kącie. Znajomość swojego sprzętu, jego parametrów, jego jakości jest bardzo przydatna. Dobra, mamy zdjęcie. Zrobione. Ekstra. No teraz musimy je wywołać. No bo co zrobimy z takim zdjęciem? No nikomu go nie damy. Ja nie pójdę do labu i nie powiem, ma pan tu plik RAW, pan coś z tego zrobi. On powie, co RAW? Co RAW? Co YO? 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 Oni tylko JPEG-i przyjmują. Są laboratoria, które przyjmują TIFFy. A co to jest TIFF? To jest to samo co JPEG. Dobra. To jest tak samo plik, który można sobie wyświetlić na wielu różnych obrazach, już wywołany, tylko zapisany w formie bezstratnej. Znam ludzi, którzy przechowują pliki po wywołaniu jako TIFFy. Dorota część zdjęć przechowuje jako TIFFy. Ja nie. Dlatego mówię, że znam, bo siebie nie znam. Bo kto zna siebie tak naprawdę. Dlatego ja nie przechowuję jako TIFFy, natomiast Dorota, tak, Dorota przechowuje niektóre zdjęcia jako TIFFy. Czyli wywołuje zdjęcie i zapisuje go jako TIFF. Oczywiście przy wywoływaniu zdjęcia, jeśli już go później, znaczy tak, dotykam się do niego jak najmniej. Każde ruszenie suwaczkiem powoduje zmianę. Możemy to poprawić, ale jeśli dobrze było zrobione zdjęcie, to z niego już nic nie poprawimy. To możemy jedynie pogorszyć. Czy będziemy ruszali kolory, czy będziemy ruszali ekspozycję, to wszystko może pogorszyć nasze zdjęcie. To jest tak, że to oczywiście tu zależy dużo od doświadczenia. Jak ktoś ma doświadczenie w obróbce, może zrobić dużo. Natomiast jak oglądam czasami takie jakieś filmiki, że ktoś w Lightroomie obrabia i tak, o, tu mamy gałąź, i tak wyciągamy. To zresztą to samo, co ja robiłem na filmie, dlaczego warto obrabiać zdjęcia. Był taki filmik, gdzie obrabiałem zdjęcie. Uczciwie, to zdjęcie będzie bardzo dobre, natomiast ono nie będzie już perfekcyjne, nie będzie miało tej idealnej jakości. Nie będzie miało, ponieważ każde rozjaśnienie, nawet strefowe, powoduje, że tam się zwiększa teściutko szum. Każda zmiana suwakami kolorystyki, zwłaszcza jeśli się trochę od środka odsuniemy na boki, już nam psuje jakość. To warto sobie wziąć jakieś zdjęcie kolorowe i zmienić je na czarno-białe. I następnie suwakami, tak jak na przykład tutaj, suwaczkami, znaczy tutaj czerwonym nie ma co ruszać, ale jakby się zielonym ruszać, to będzie wtedy widać, jak w miarę przesuwania suwaka, jak się degraduje obraz czarno-biały, który cały czas możemy oglądać. W związku z tym suwaczkami jak najmniej. Ja zawsze zapisuję wszystkie zdjęcia jako 300 dpi.
wszystkie, mimo tego, że później na przykład część ich będzie szła jako zdjęcia do internetu i będą miały 72 TPI, ale nie, za sekundkę. I wyostrzanie zdjęć. To jest bardzo często, dużo osób uważa, że jeśli wyostrzy zdjęcie, to ono będzie lepsze. Nic bardziej mylnego. Lepiej, jeżeli ja osobiście, jeżeli jak wywołuję RAW, to tam jest tak 0,0 coś tam ustawione, domyślnie wyostrzenie. Takie nic praktycznie. I ja praktycznie zdjęć nie wyostrzam. Nigdy. Zresztą, co widać po moich zdjęciach, które ja publikuję, nawet jak przy takim filmie robię zdjęcia, robię gdzieś tam, ja nie wyostrzam zdjęć. Do tego jest dobry obiektyw, dobry korpus, że on ma zrobić dobre zdjęcie i nie trzeba go wyostrzyć. Oczywiście, jeśli będę robił tak zwanym obiektywem kitowym, czyli na przykład użyję, no nie z tym aparatem, bo tutaj, no dobra, użyję jakiegoś słabszego obiektywu, które z założenia nie mają takiej dobrej ostrości jak droższe obiektywy, to tamto zdjęcie trzeba wyostrzyć. Natomiast zdjęć takich dobrze zrobionych nie wyostrzam. Przynajmniej nie w pierwszej fazie obróbki. Jak mam już to zdjęcie zrobione, to ono, tu jest kilka sposobów przechowywania zdjęć. Można go przechować w jakimś pliku, znaczy w formacie domyślnym, na przykład Photoshopa czy Photoshopa, tylko to jest olbrzymie. Można przechowywać to jako TIFFy, można przechowywać to już wyplute jako maksymalne JPEGi. Można, spoko można. Natomiast mi zdarza się, po takim wywołaniu zdjęcia, zapisuję to zdjęcie jako, no i tu to jest obojętne jako co. Powiedzmy, że jako JPEGa go zapisuję. Następnie tego JPEGa wyrzucam do kosza na śmieci i zapominam o nim. Ale ja mam ustawione tak, że przy wywoływaniu zdjęć, jeśli wrzucę w Adobe Camera Raw, to mi się tworzy pliczek z danymi, o jak to zdjęcie było wywołane. I to ten pliczek mam tak napisane, że on ma lądować obok tego pliku głównego. Czyli mam plik RAW i obok niego ten sposób mój wywołania tego JPEG-u. Jeśli ja drugi raz spróbuję wywołać ten plik, to on mi od razu automatycznie wciągnie te wszystkie ustawienia i on mi pokaże dokładnie wtedy, jak go wtedy ustawiłem. I ja nie muszę mieć tamtego pliku, jeszcze jednego, który mi jest niepotrzebny, tylko ten malutki pliczek, on tam zajmuje kilka kilo tych ustawień do Adobe Camera Raw. I to jest mój sposób na to, żeby zaoszczędzać sobie miejsce. Aczkolwiek TIFFy są bardzo dobre, ponieważ są dobrze obrabialne, ale w tym momencie, jeśli ja robię tak, że ja zapisałem go, te ustawienia mam zapisane, mogę w każdej chwili go odtworzyć i dopiero jak już wiem, co chcę z danym plikiem zrobić, jeśli już wiem, że on pójdzie do internetu, dopiero wtedy zmniejszam go, poprawiam, podciągam mu nasycenie, bo wiadomo, że trzeba podciągnąć nasycenie, ale on już wtedy nie musi mieć maksymalnej jakości. Tak, to już on nie musi mieć maksymalnej jakości. On musi mieć wtedy jakość do monitora i na koniec go zawsze wyostrzam. Wyostrzenie jest ostatnim elementem, jaki robimy przed skierowaniem zdjęcia do danego źródła. Czy to będzie drukarka, czy to będzie lab, czy to będzie laboratorium, czy to będzie, nie wiem, do książki szedł jako cmyk, czy to będzie gdziekolwiek, to ostatnim, takim już całkowicie ostatnim elementem jest wyostrzenie zdjęcia. I o tym trzeba pamiętać i chcąc uzyskać maksymalną jakość, najlepiej zostawić to i dopiero na samiutki koniuszek wyostrzać zdjęcie. I to by było ścieżka, droga, od korpusu obiektywu zrobienia zdjęcia, ostrość, ekspozycja, wywołania zdjęcia do tego, żeby uzyskać maksymalną jakość zdjęć. I mam nadzieję, że to jest to, co chciałeś usłyszeć. Natomiast tak między nami, tak prawdę mówiąc, to jest wszystko bzdura. Bo nie o jakość chodzi w zdjęciach. Najważniejsze na zdjęciu jest nastrój, temat. I sam widziałem i mam zdjęcia, które są naprawdę bardzo dobre i które jakościowo są słabe. Nawet powiem więcej, zdjęcie, które ja sprzedaję w banku, to jest najlepszym moim zdjęciem. Zarobiło już w tej chwili, nie wiem ile, 1,5, 2000, 3000 złotych, to jedno zdjęcie. Ono jest kiepskie technicznie, kiepskie, słabe.
Ja miałem problemy, żeby je wepchnąć do banku, ponieważ mi odrzucali z powodu, nie no, słabe technicznie. Słabe techniczne. Ja je wrzucałem kilkakrotnie, dopóki mi się nie udało go wepchnąć i okazało się, że jak go wepchnąłem, to się okazało, wow, ale temat, no może jakość jest nie najlepsza, ale temat jest taki, że ono się, codziennie, znaczy codziennie to nie, ale tak 15 razy w miesiącu mi się sprzedaje, oczywiście po dolarze, ale się sprzedaje, po pół dolara, po 20 centów, ale ja je kilkanaście razy w miesiącu sprzedaję. Nie dlatego, że ono ma jakąś rewelacyjną jakość, dlatego, że ma temat, który jest dobry i unikalny. I on jest najważniejszy. I do tego należy dążyć. Do tego, żeby mieć oryginalne zdjęcia, ciekawe, niekoniecznie najlepszej jakości. Znaczy nie, jakoś tak. Jak oglądam, idę na wystawę i oglądam zdjęcia, patrzę na to, czy zdjęcia są wystarczająco dobre po prostu. Czy jakość jest wystarczająco dobra. Ale bliki się robią fajne. O. Słoneczko mi weszło, za długo gadam. Że jakość jest wystarczająco dobra. W tej chwili już widać, że mi się film rozjeżdża, bo już jakość jest słaba. Nie mam czym zasłonić. Paweł? Dobra, poszedł. Dobra. Także dziękuję Ci za uwagę. Mam nadzieję, że się trochę nauczyłeś o tym, jak zrobić zdjęcia, które będą Cię bardziej satysfakcjonowały technicznie. Dziękuję patronom za wsparcie. Możesz się przyłączyć do patronów albo do osób wspierających kanał. Tam na dole jest link, bo dzięki temu mam fundusz na robienie, nagrywanie filmów. Jeszcze raz Ci dziękuję i do zobaczenia. Cześć. Chodź.